Siema, siema, witam na moim kanale, gramy w Sniper Elite 4, kolejny odcinek. Jak pamiętacie, bo jestem dokładnie w tym samym miejscu, zabiłem tu dwóch kolesi zaraz przed końcem poprzedniej części tej serii, poprzedniego odcinka. A jak widzicie, to nie wszystko. Tam jeszcze był jakiś, a? A to czemu wybuchło mi za plecami? Tutaj też się dziwne rzeczy dzieją po wczytaniu save'a. Powiem wam, ostatnio pojawiają się znikąd czołgi. Pojawiają się znikąd dodatkowi żołnierze. Nie wiem, o co chodzi. No dobra, na razie wygląda, że jest cisza. No, gówno, a nie cisza. Dostał, ale ja dostałem. Powinien mieć chyba apteczkę pod F, tak? Skąd oni się biorą? No. Nieważne skąd są, jakich już nie ma. Cofam się troszeczkę. I wrzucę sobie save'a, quick save'a tutaj. Cały czas próbuję się dostać tam na górę z powrotem, bo trzeba posprzątać drugą stronę. Ale widzicie, gra mi nie ułatwia życia na pewno dzisiaj. Zresztą jak ostatnim razem. Ale musimy wszystko przeszukać, bo przydałoby się. Widzicie? Widzicie? Jeszcze jakiś jeden. My się mu schowamy troszeczkę. Czekamy, aż pobiegnie bliżej. Dobra, wbiliśmy rangę. Mało mamy apteczek i bandaży już. Za bardzo gramy Rambo tutaj. Dobra, powoli, powoli. Spróbujemy to tu ogarnąć. Nothing else. Szukamy te ciała. Przydałoby się apteczek znaleźć. Albo przynajmniej bandaży. Nie wiem, zobaczymy. Może się uda. O, ale mamy przynajmniej grafik służb. Dyrektywa logiczna numer 16. Tu już nic nie ma. Dziwo, nikt więcej nie wybiega tu do nas. Przynajmniej na razie. Dobra, wyjdziemy na dach. Skoro nikt nas tutaj nie atakuje, wyjdziemy sobie na dach i spróbujemy na dachu coś zorganizować. Dobra, tutaj coś było. Ja sobie szybko zapiszę grę. Okej. Tutaj do tego magazynu chyba musimy wejść, bo się wyświetla, że mamy sprawdzić, co dostarczają Niemcy. Za każdym razem, kiedy tu podejdę. Wejdę do środka. Może to tu trzeba się dowiedzieć.
Chyba na dach nie będziemy musieli już iść. Tej karabiny, ale to nas nie interesuje za szczególnie. Nie ma żadnych apteczek, a ile mamy? A, znaleźliśmy jedną przy jakimś Niemcu, także nieźle. Nie powiem wam, że nie wiem, można. Można by było iść tam na górę, jeszcze to obczaić. Albo zaryzykować tutaj. Nie bardzo wiem, czego szukam. A muszę pamiętać, że gdzieś tam w głębi czai się snajper. Gdzieś tam jest snajper. A gdzieś tam jest dużo Niemców. Aha. Widzicie, jest jeden. Jest drugi. Jest trzeci. Nie bardzo wiem, co zrobić na razie. Można by było... do nich strzelać stąd, ale nie wiem, jak jest ich więcej, albo przybiegną z którejś innej strony, to nie będzie dobry pomysł. To jest ten statek. Może przejdźmy się po tym statku, zobaczymy, nie wiem, może na nim będzie co. Co ci Niemcy tu transportują. Mamy sobie quick save'a, tak na wszelki wypadek. Bo to nigdy nie wiadomo, gdzie się Niemiec czai. Rzućmy okiem na statku, co się dzieje. Ten statek to jakiś... jakiś przebudowie chyba, albo nie wiem. A tu leży jakiś koleś, czyli go dosięgnęło ramię sprawiedliwości, albo dokładnie rzecz biorąc moja kula. Spoko, coś tam zebraliśmy. O, mamy 10 amunicji, spoko, to dobrze wiedzieć. Jakby trzeba było... może to jest daleka, tam sprzątniemy. Złup niemiecką zbrojownię. To jest gdzieś blisko. Powiem wam, że tu jeszcze nie byłem. Nic tu nie ma ciekawego. Przeskoczymy sobie tędy. Jeszcze tu rzucimy okiem, co jest. Powiem wam, że nic ciekawego nie ma. O, jest Niemiec za to. Spróbujmy go cichą amunicją sprzątnąć. Może się uda tym razem. Za pierwszym strzałem. O, jak mnie zgarnął jednym strzałem. Widzieliście to? Nie zasejwowałem nic przed tym, czyli wracamy z powrotem. Ale tutaj nic nie było w tych budynkach. Że nic tam co mnie interesuje za szczególnie. Skąd ten koleś się wziął? Musiałem dobrze przycelować i trafić go. Trafić go w głowę, a nie tak na... O, tam stoi gość. Aha. Skoro tak ze mną gracie, to ja zagram z wami tak samo. Pięknie!
Powiem wam, że pięknie. On to dostał. Może być jakaś awantura, ale niekoniecznie musi. Ale może tego. W plecy to pociągniemy. Też dostał. Kończy mi się amunicja, to cicho powoli. Nikogo nie ma. Ale tam jakiś gość się zainteresował tym wszystkim. Sobie idzie. No i za tego murka to nic nie widzę. Podziękował. Bardzo ładnie. Trzeba było nie wtykać nosa w nie swoje sprawy. Sprawa z głowy. Przynajmniej na razie. Patrzę sobie, słońce zaświeciło, oświetliło mnie normalnie, albo oświeciło. Kto woli, ja sobie zgaszę lampkę jedną, zobaczę czy... Oho, ale nie mam czasu na razie na takie pierdoły, bo tam Niemcy wybiegli. Sztuk 2. Sztuk 3. Robimy dym. Próbujmy. Uciekli wszyscy. Spróbuję lampkę sobie zgasić. O, nie będzie mnie tak nie będzie mi tak świeciło po oczach, a i tak w miarę jest ok, dobra. Teraz sprawdzałem na podglądzie sorki. Za te małe problemy techniczne. Gdzieś tam ostro biegają. Sprzątnę cię stąd. To nie jest. Ale teraz dostał. Ciekawe, czy się podniesie. No, podniesie się. A może to nie on. Jest ich tam kilku. Będzie to spore zamieszanie z nimi. Mam nadzieję, że mnie tutaj żaden nie podchodzi od tej strony. No. Ja mam jeszcze tej cichej amunicji, 3 sztuki zostały. A później się zacznie prawdziwa rozruba. Chciałem szybko, to mi nie wyszło. Się pochowali ci wszyscy goście. No i idą. Better find some ammo. No, ty. No i dobra, koniec cichej amunicji. W ogóle mam bardzo mało amunicji już. A głośną to nie wiem, czy my tam będziemy strzelać, bo oni zaraz tu wszyscy się zbiegną. No tylko 29. Dobra, spróbujmy zrobić zamieszanie. Zobaczymy, co się wydarzy. Może się uda to wszystko ogarnąć, jak nie. No to spróbujemy ich podejść jakoś inaczej. A na razie będziemy strzelać głośno amunicją. Zobaczymy, jak będą biegli tylko z przodu. Dobra. Może z jeden zginął. Nie chciałbym, żeby mi od tej strony tu podeszli. No ci tutaj to jest pal licho. O, damy radę. To musi być Latyrza, harbormaster. Zabójstwo. Zabij skorumpowanego kapitana portu, czyli nie, chyba nie wykonali. Nie, no bo wyświetliłoby się. Czyli on tam gdzieś jest. Ten tu głowę wystawia, ale za daleko jest. O, ale ten jest bliżej. Dostał, ale
3 strzały i na dodatek zdradziliśmy już swoją pozycję, także zaczyna być gorąco. Zaczyna być gorąco. Nie uda się. Nie uda się, bo... Dostał werek. Muszę trzy strony pilnować, a to jest... Nie najlepszy patent. Dobra, wycofujemy się. No, goń go. Tyle strzałów. Dobra, szybka apteczka. Sam się zabiłem. Powiem wam, że akcja się dzieje. Teraz by się przydało szybki. Gdzie oni są? Że jak podejdę od tyłu, bo wtedy nie mam za bardzo kontroli nad tym. Kolego. No, powiem wam, że wyszło to nawet w miarę sprawnie. Nawet nieźle. O, widzę, że green screen mi się przekręcił. No, jest jeszcze jeden. Dostał. Niestety ja też wyłapałem. Musimy czekać, aż tu zbiegnie się reszta, jeśli w ogóle jeszcze ktokolwiek przybiegnie. Już takich tu sporo. Ogarnęliśmy. Oho! Tam mnie zaskoczył. Dostał. Dostał, ale ja już też mam teraz życia bardzo mało. I ostatnia apteczka. Dobra, zużyjemy. Mam nadzieję, że ci Niemcy tutaj mają jakieś... jakieś lekarstwa i nam pomogą. Źle zrobiłem, mogłem tu podejść bliżej wcześniej już. Can't find anything else. Kolejny. Biegną i biegną normalnie. Już tak się rozglądam tam z tyłu, ale... Dobra. Czas przeszukać te ciała. Musimy się odważyć i wyjść, bo... Siedzenie w tym miejscu może i dało nam dosyć sporo, bo trochę tych Niemców tu ogarnęliśmy, ale... Ale muszę znaleźć... Ojej, pomyliłem się przyciski. Jeden
drugi mnie zabije teraz. Szlak by trafił. Może jeszcze nie. Aj, wychyliłem się akurat jak strzelał. No to było głupie. To było głupie. Dobra, teraz wiem skąd przyjdą. Powinni przyjść tu z powrotem. Ja wiem skąd się tam wzięli. Się zakręcił. Jakieś osiągnięcie dostaliśmy, ale zaczyna się robić nieciekawie. Nie będę tego sejwował w tym miejscu. Z prostej przyczyny, że jak mi tu ktoś wyjdzie, ja nie mam apteczki żadnej. A nie, już mam, dobra. O kurde, o kurde. Nie, to trafiłem co trzeba, ale wybiło go to z rytmu, także spoko, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra, chyba mogę sobie zasejwować to. Kurde, sporo się dzieje w tym odcinku, powiem wam. Prawie zginąłem. O, nie prawie, tylko na pewno. Jest ich tu, kurde, masa. Zesrane Niemcy. A dlatego nie chcą ginąć od jednego strzału. Na przeszukiwanie ciał w takim momencie. Skądś przybiegli. Plusem jest to, że możliwe, że dzięki temu wyczyściliśmy sobie tutaj cały. Cały teren i będziemy w miarę bezpieczni za chwilę. Ale to tylko moje gdybanie, bo... Powiem wam, że zaczynam mieć stresa, jak słyszę tą dziwną muzyczkę. Bo wiem, że skądś biegną. Nie wiem skąd, zaczynam się bać. Mamy jeden bandaż. No kurde, jak na tyle przeszukanych ciał, to mało. Oje! Za przeproszeniem się schował. I nie wyszedł nawet. Jak to bandaże, to nas tyknam. Jeden się kończy. Jeden dostajemy, jeden musimy zużyć. Schował się tu i siedział. Dobra, wygląda jakby było czysto. No ileż ich tu może być? No more to find here.
Nic tu nie ma, no dobra. Trzeba nam mi apteczka. Mamy bandaż. Jestem ciekaw, czy on się wykrwawia, bo nie sprawdziliśmy jeszcze tego. No, zaraz nie zdążę się. Już gra muzyka, czyli już gdzieś ulatają. I teraz szybko. Szybko akcja, gdzie? Mamy 5 listów pożegnalnych, czyli zdobyliśmy komplet. Była muzyczka, czyli gdzieś jakiś gość łazi. Dobra, kolejnego save'a zrobimy. Mnie się wydaje, że on wykrwawia się, bo coraz większy ten mi się robi dookoła. Musimy użyć ten bandaż. Okej. Kapitan portu wyeliminowany. Widzicie. Może dlatego tyle tych Niemców tutaj łaziło. Że oni bronili tego kapitana. Spoko, zobaczymy, co on tam ma ciekawego. Grafik służb, dyrektywa logistyczna numer 15, czyli też już komplet zdobyliśmy. Ale niestety dalej nie mam żadnych apteczek. Okej, no to ten teren jest tutaj chyba już w miarę bezpieczny. Woli mi się odcinek przedłuża, czyli za niedługo będzie trzeba już kończyć. Znowu się oświetlę, bo słońce zaszło. Także zabawa światłem dzisiaj. Z reguły tak jest, jak nagrywam o tej porze, bo siedzę przy oknie i albo słońce świeci, albo słońce zajdzie. Dlatego różnie jestem oświetlony. O, tu jest koleś. Dobra, kucnijmy. Zasejwujmy. Jeszcze spróbujemy go tu zgarnąć. Zobaczymy, czy może ktoś przybiegnie. Chciałbym na raz, ale nie wiem, czy się uda. W ogóle go nie trafiłem. Bardzo ładnie. Ale teraz dostał. Tylko czy przez to nie przyjdzie tu jakaś odsiecz? Już tak cicho w tym terenie jest już. Dobra, trzeba lecieć i zobaczyć, czy jakieś łupy będą. Jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek, czy tam łażą daleko. Tam widzicie gościa. Tam jest drugi. Jeszcze nie są wszyscy tutaj w tym terenie. No nic, zostawimy sobie chyba już na później. Na następny odcinek ja sobie tutaj... A nie, czekajcie. Może on tu podejdzie. O, bo on tu idzie, to my go tu spróbujemy. Dwóch idzie. Jeden dostał. Ale to tamci się teraz zainteresują mną. Aj, prawie było. Ta kula go położyła. Leciał mu do pomocy, ale mu się nie udało. Poszło nieźle. Nie wiem, ilu ich tam jeszcze się chowa, ale...
Powiem wam, że zabiliśmy ich całkiem dużą gromadę. Dobra, skończymy to tutaj, bo jak widzę, już odcinek się powoli przyciąga, także mam nadzieję, że się podobało. Narobiliśmy tu sporego zamieszania. Bardzo sporego. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.